takimi brawami. A na boisko wyszli już czterej kapitanów, panowie każdej z drużyn. Dojdzie teraz do rzutu sędziowskiego, który zadecyduje, po której z połów, na której z połów będą rozpoczynali zawodnicy danej drużyny. Także w trakcie rzutu monetą rozstrzygnie się, która drużyna rozpocznie w ofensywie, a która drużyna w defensywie. Dla tych z Państwa, którzy dzisiaj... Gorskiego poradę Michał Dynia. Każdy Poznań, z dwóch strony monety przygotowaniu tej tutaj. Wyborem jest tej. Wybieracie stronę, którą chcecie. Dobrze, ustawcie się plecami. To są, które wybraliście. Celem ustalenia uwagi Seahawks wygrali losowanie, wybrali odbiór piłki w pierwszej połowie. Zaczynamy pierwszą kolejkę 10. sezonu Top Ligi. I mamy już piłkę świetnie w górze, posłaną po ziemi. I rozpoczyna z nią powrót. Piłka staje się żywa i rozpoczyna z nią powrót. Żałuję, że nie jestem w stanie
dobre ruchy zostały wykonane przez sztab szkoleniowy Seahawks. A teraz gwizdek sygnalizujący oznacza, że wracamy do meczu, że znów zostanie piłka wybita, kopnięta. Zawodnik formacji specjalnych upewnia się, że jego formacja jest gotowa i mamy piłkę w górze. Teraz do powrotu z piłką będą próbować Kozły Poznań. Lekkie kłopoty z opanowaniem piłki. Już rozpoczynamy tę rozmowę. Piłka do Poznań. Jeden, więc trzech zawodników z Polski. Zatrzymującym dla Monte Cadiz. Linebacker. I to sprawia, że Kozły Poznań rozpoczną z 15 yardu we własnej połowy swój rajd ofensywny. Zobaczymy, jak odpowiedź przygotowały Kozły na to szybkie, zdobyte przyłożenie przez Seahawks. I teraz proszę Państwa, pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Formacja ofensywna ma 4 próby na przejście dystansu 10 yardów. Jeżeli się to nie uda, piłka wraca na korzyść. Piłka wraca na korzyść. Jak widzieli Państwo, niezbyt skuteczny zawodnik, zatrzymany od razu po otrzymaniu piłki. Mamy drugą próbę i mniej więcej 11 yardów do przejścia. Zobaczmy, jak w tej drugiej próbie poradzą sobie zawodnicy Kozłów Poznań. Patryk Barczak w oczekiwaniu na piłkę. Ma już ją w rękach, rozgląda się za podaniem na lewą stronę. Tu wysoka piłka. Podanie jednak przestrzelone. Piłka wylądowała na aucie, także tutaj było to podanie niekompletne. Nie zmienia to dystansu, jaki dalej dzieli Kozły Poznań od zdobycia kolejnego zestawu 4 prób. Także będziemy mieli trzecią próbę, dalej 11 yardów do przejścia. Zobaczymy, jak teraz w tej trzeciej, można powiedzieć, krytycznej próbie poradzą sobie Kozły Poznań. Znów akcja podaniowa na lewą stronę i pasek tutaj przed piłki był jeden z zawodników Seahawks. Także mamy czwartą próbę, no i w kiepskiej sytuacji teraz ofensywa Kozłów Poznań. Zazwyczaj w czwartej próbie formacja ofensywna sięga po odkopnięcie piłki, by jak najdalej oddalić ją od miejsca, w którym obecnie się znajduje. Także widzimy tutaj już zawodnicy są ustawieni w takiej typowej też formacji specjalnej. I będziemy mieli odkopnięcie piłki, oddalenie jej jak najdalej od pola punktowego, a powrotu już spróbuje po raz kolejny. Jeden z zawodników Seahawks to jest, dobrze widzę, numerem 2 Angelo Pins. Już teraz go zapamiętam w tej górniej czuprynie, jaką posiada Angelo. I w miejscu, w którym wybiegł on z piłką na aut, rozpocznie ofensywę Seahawks Gdynia. Mamy pierwszą próbę, 10 yardów do przejścia i zobaczymy, jak teraz w ofensywie poradzą sobie z Gdynia, bo jak na razie mieliśmy tylko do czynienia z ich formacjami specjalnymi, które spisały się, krótko mówiąc, na medal. Na pozycji rozgrywającego Mika Brown tutaj pojawiło się porównanie od Krzysztofa Wydrowskiego, że jest to taki Russell Wilson polskiej ligi. Zobaczymy, czy rzeczywiście na ten przydomek zasługuje. Rozgląda się za podaniem Mika Brown do Sebastiana Krzysztofka. To bardzo ładnie, już to była pierwsza próba. Oznacza to, że zostało popełnione przewinienie w trakcie meczu i zaraz wyjaśni na mnie sędzia główny. Nierozwolony blok w plecy numer 8 drużynie ataku. 10 yardów kary z miejsca Paulo, powtarzamy pierwszą próbę. Teraz tutaj doszło do przewinienia po stronie Seahawks, także cały ten dystans, jaki został przebiegnięty przez Sebastiana Krzysztofka, niestety
nie będzie zaliczony. Także będziemy mieli powtórzenie pierwszej próby. Przesunięcie się o 5 yardów, także tylko 5 yardów dzieli, 5 do 6 yardów dzieli Seahawks Gdynia od kolejnego zestawu 4 prób. Ostatnie korekty wprowadza rozgrywający Micah Brown. I piłka jest już w jego rękach, będziemy mieli akcję biegową środkiem. Bardzo ładnie tutaj Gaweł Pilachowski. Jeszcze chyba nie udało się zdobyć tej pierwszej próby, czy jednak... Tak jest, kolejny zestaw 4 prób wędruje na konto Seahawks Gdynia, także brawo, bardzo ładnie przeczytał to, co dzieje się w środku pola i dzięki temu to umożliwiło, jego silne nogi umożliwiły mu to, że kolejna pierwsza próba na koncie Seahawks Gdynia. Już na polu przeciwnika zawodnicy Seahawks. Brown przy piłce, rozgląda się, długie podanie na lewą stronę do Marcina Brody. Niestety tutaj ta piłka rzucona troszeczkę za jego plecy. Możliwe, że tutaj to zwalnienie biegu spowodowało, że Marcin nie był w stanie złapać tej piłki. Rzeczywiście może on się poszczycić dużym wzrostem, co na pewno ułatwia zawodnikowi odbierającemu piłkę jej złapanie. Kontakt przy podaniu numer 87 w drużynie ataku. 15 yardów kary z poprzedniego miejsca, powtarzamy pierwszą próbę. A tutaj jeszcze sędzia ogłosił, że było przewinienie po stronie Seahawks, także cofnięci o 15 yardów. No i można powiedzieć, że pierwsza próba i daleka droga przed zdobyciem kolejnych przed zdobyciem kolejnej pierwszej próby. Trudne zadanie teraz przed Seahawks. Zobaczymy, jak z tym poradzą sobie zawodnicy ofensywy. Defensywa już gotowa na przeciwnika. I teraz mamy akcję biegową. Angelo Pease walczy tutaj z defensywnymi liniowymi Kozłów Poznań. Przegrywa tę walkę i mamy drugą próbę i dalej hen-hen daleko do pierwszej próby. Druga próba. Wspominałem już wcześniej, że na pewno będą te pojedynki jeden na jeden pomiędzy zawodnikami importowanymi, a teraz w tarapatach Micah Brown decyduje się na bieg z piłką, szuka sobie tego miejsca. O, świetny skok Micah Brown! Udało mu się przebiec 10 yardów, to jednak nie jest wystarczający dystans do tego, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Przed Seahawks około 17 yardów do przejścia. Trzecia próba. Brown w posiadaniu piłki. Rozgląda się za długim podaniem. Do środka i złota podania. Pierwsza próba zdobyta przez Seahawks. Bardzo ładnym tempem walki. Otwiera tę piłkę. Gwarantuje kolejny zestaw 4 prób dla Seahawks Gdynia. Także można tutaj skomentować, że w futbolu amerykańskim odległość czy wielkość jest to pojęcie względne, ponieważ długie dystanse potrafią być pokonywane już jednym podaniem. Także pierwsza próba, 10 yardów do przejścia, Seahawks bardzo blisko pola punktowego. Znajdują się już na 20 yardzie pola przeciwnika. Brown przy piłce, akcja biegowa Angelo Pease lewą stroną. Już tutaj defensywni liniowi Kozłów Poznań wypychają go poza boisko. Po raz kolejny bardzo aktywnym zawodnikiem po stronie Kozłów Poznań jest Mikołaj Ochnik. Jeżeli się nie mylę, to już jego drugie powstrzymanie Angelo Pease w tym meczu. Czyżby to on był odpowiedzią na przerwę na żądanie dla drużyny Kozłów Poznań amerykańskiego
running backa. A słyszę się z Państwem po krótkiej przerwie na żądanie. Do końca pierwszej kwarty. Drużyna mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Sikowic Gdynia jest miasto Gdynia. Drużynę wspierają też firmy Abacus Gdynia, ATC Cargo, ATC Event, PPC Adolf, Burger Poland, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aerotrans, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IP Logistics, Lapis Logistics, Lokoni Intermodal, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ostwest, Omega Pilsen International, Pol Agent, Primer Spedycja Międzynarodowa, Refco Service, Savino Don Benepola, TS Transport, OGL Group, Uni Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękuję. Że po tej krótkiej przerwie wracamy 7-0 na razie na koncie Seahawks Gdynia. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. I po raz kolejny akcja biegowa. Angelo Pis szuka prawą stroną. Dopadnięty od razu po tym, jak się poślizgnął przez trzech zawodników Kozłów Poznań. Zobaczymy, czy ta przerwa na żądanie przyniesie korzystne zmiany. Korzystne zmiany na stronę gospodarzy. Po stronie defensywy, bo jak na razie defensywa małe problemy tutaj z zatrzymywaniem tych akcji podaniowych ze strony Seahawks Gdynia. Trzecia próba 10 yardów do przejścia. Jeszcze raz akcja biegowa. Angelo Pis lewą stroną. Bardzo ładnie Angelo Pis. Świetnie wymienia zawodników i teraz prawie cała defensywa Kozłów Poznań jest potrzebna do tego, by go zatrzymać. Przysłowiowa kanapka została zrobiona na tym zawodniku, by go zatrzymać. I tym samym zdobywa też Angelo Pis tym biegiem pierwszą próbę. Kolejny zestaw czterech prób dla Seahawks Gdynia i to bardzo, ale to bardzo zbliża ofensywę Seahawks do pola punktowego. Pierwsza próba i mniej niż 10 yardów do przejścia. Około 7. Mika Brown przy piłce, jeszcze raz Angelo Pis z piłką środkiem boiska. Świetnie, świetny bieg Angelo Pis. Tutaj przy desetku nosi resztę tak jest, przynosi podwyższenie jest udane. A nie, przepraszam, sprawiła, że podałem błędny werdykt. Jeden punkt ląduje na kwarty zostało 5 minut i 16 sekund. I tak jak Państwo słyszeli od sędziego głównego, niestety mamy dzisiaj, pragnę Państwa przeprosić za małe problemy techniczne, że nasz telebim tutaj na Stadionie Narodowym rugby nie działa, ale nie muszą się Państwo tym w ogóle martwić. Sędzia dba o to, żebyście wiedzieli, sędzia główny dba o to, żeby Państwo wiedzieli, ile zostało do końca pierwszej kwarty. Ja dbam o to, by przez cały czas byli Państwo świadomi wyniku, także myślę, że te małe problemy techniczne w ogóle nie zaszkodzą nam w odbioru widowiskowego meczu. A teraz mamy touchback, o którym wspominałem, także tutaj ofensywa, właściwie special team Kozłów Poznań nie zdecydował się na powrót z piłką. Ostatnim razem nie przyniosło to dużej korzyści dla nich. Także teraz rozpoczną od
20 jardów własnej połowy swoją ofensywy Kozły Poznań i może tym razem doczekamy się odpowiedzi punktowej ze strony drużyny gości. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia. Próba pod
podwyższenia wyniku. I flagi na boisku tutaj. Falstart chyba po stronie Gdynia. Poczekajmy na werdykt sędziego. Przed akcją. Offside numer 43 w drużynie obrony. Karawiec połowa dystansu, powtarzamy podwyższenie. No, przepraszam Państwa, tutaj zaprowadzenie w błąd, to Kozły Poznań po raz kolejny właściwie dopuściły się przewinienia offside, czyli przekroczenia linii wyznaczanej wzdłuż boiska przez piłkę przed wznowieniem akcji. To skutkuje zbliżeniem się do pola punktowego, dalej podwyższenie za jeden punkt, podwyższenie udane, także jeszcze jeden punkt. Do końca pierwszej kwarty 2 minuty 17 sekund. Z numerem 43 w barwach Kozły Poznań gra Isak Cruz, zawodnik, który jeszcze nie tak dawno występował w barwach Seatop Sopot w formacji defensywnej. Tutaj też występuje w Kozłach w formacji specjalnych i to można powiedzieć. On tutaj, ta jego taka chyba chęć, nie wiem, z tym pokazania pazura spowodowała karę offside, co przybliżyło formację kopującą Seahawks do pola punktowego, co zdecydowało oczywiście skutecznym podwyższeniem za jeden punkt. A my teraz wracamy do meczu. Piłka daleko odkopnięta na lewą stronę. Tutaj kłopoty z przyjęciem jednego z takich Kozłów Poznań. A już tę piłkę w rękach, ale zostaje powalony mocnym uderzeniem. Jeszcze zanim udało mu się zdobyć jakąś zdobyć jardową. W ten sposób Kozły Poznań rozpoczynają z 18 yardów własnej połowy. Swój kolejny rajd ofensywny. Pierwsza próba i 10 yardów do przejścia. Tutaj teraz zamieszanie, Patryk Barcza przy piłce. Próbował akcji biegowej lewą stroną, powalony. Jego bieg tak naprawdę jest na minus. Także pierwsza próba i 15 yardów do przejścia przez Kozły Poznań. Jak na razie nie mogą odnaleźć swojego rytmu Kozły. Próbują to raz akcji podaniowych, raz akcji biegowych. Jak na razie tutaj teraz mamy akcję biegową. Trzecia próba, 15 yardów do przejścia. Po raz kolejny. Kozły Poznań w trudnej sytuacji, trzecia próba, własna połowa boiska. Trzecia próba i 15. Barczak przy piłce, akcja podaniowa na lewą stronę. Nieskuteczne to podanie. I tym samym mamy czwartą próbę. Kozły Poznań głęboko do własnym polu boiska. Będą tę piłkę próbowali odkopnąć, oczywiście jak najdalej. By Seahawks Gdynia mieli jak największy dystans do przejścia podczas jej obecności ofensywy na boisku. Czwarta próba, odkopnięcie piłki na lewą stronę. I Angelo Pins nawet nie będzie miał szansy powrotu z piłką. A ofensywa rozpocznie. Koniec pierwszej kwarty.
I mamy koniec pierwszej kwarty, także słyszymy się po krótkiej przerwie. W międzyczasie zawodnicy.